Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z panem profesorem, doktorem habilitowanym Joachimem Ciśli. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj na Wydziale Biologicznym odbędzie się seminarium. Proszę w kilku słowach, o czym będzie traktować to seminarium? No więc tak, może powiem, dlaczego ja tu w ogóle jestem. To seminarium jest w ramach działalności Komitetu Antropologii Polskiej Akademii Nauk. Ja jestem w tej kadencji przewodniczącym tego komitetu i w działalności tego komitetu jest przede wszystkim propagowanie nauki wśród młodych uczonych, wśród studentów albo dla studentów i tak dalej, i tak dalej. Stąd pomysł wystąpienia Komitetu Antropologii w różnych ośrodkach naukowych w kraju. No tym razem wypadła Łódź i z tego powodu tu jestem. Seminarium odbywa się pod tytułem Genom, scenariusz życia, środowisko jego reżyserem. Myślę, że pomysł tego wykładu zrodził się no właściwie dzięki mojej pracy i twórczości, jaką uprawiam, i dotyczy bardzo prostych zagadnień. Mianowicie ma przede wszystkim nauczyć specyficznego myślenia wśród młodych adeptów nauki, takiego myślenia, które jest zgodne z metodologią i obowiązującą teorią wyjaśniającą wiele ważnych faktów w naszym życiu osobniczym. Genom, scenariusz życia. Po prostu chodzi o to, że życie jest takim bardzo życie jest skomplikowanym procesem. Wszystkim się wydaje, z tego tytułu wynika, że to zjawisko jest dość powszechne, bezkrytycznie przyjmowane również przez uczonych. I gdyby przyszło nawet pracownikowi naukowemu wytłumaczyć ten mechanizm biologiczny, czym jest życie, to już nie jest to takie proste. W związku z tym ten wykład będzie dotyczył kwestii wyjaśnienia, w jaki sposób kształtowanie naszej osobowości biologicznej, ale również psychicznej, przez pryzmat wyjaśniania takiego modelu genetyki ilościowej, jaki jest udział w zmienności wszystkich naszych cech opisujących naszą fizjologię z punktu widzenia udziału i genów, i środowiska. Ponieważ zarówno geny, jak i środowisko nie determinują wprost żadnej naszej właściwości. W związku z tym ważne jest, żeby można było wyjaśnić ten proces i wskazać, jak dalece można tę różnorodność wśród nas ująć w pewne modelowe schematy. I głównie tego dotyczy ten wykład. Być może takie prozaiczne pytanie, ale postarajmy się wytłumaczyć, czym jest genom. Genom to taka konstrukcja, w której opisany jest skład naszych nukleotydów. Mamy 3,1 miliarda nukleotydów w naszej komórce razy 2. Ten materiał genetyczny, który możemy nazwać genomem, w tym genomie jest właśnie zapisane to, o czym będę mówił, czyli ten molekularny scenariusz na życie. Jak on jest fantastycznie zbudowany ze względu na fakt, że w nim zawarta jest taka idea, która mówi o tym, że z jednej strony w tym genomie zawarte jest wszystko to, co dotyczy każdego z nas, a równocześnie te same geny decydują o naszej różnorodności indywidualności. A więc z jednej strony jesteśmy skazani na powszechność, a z drugiej strony w ramach tego samego genomu każdy z nas ma zapewniony potencjał prawdopodobieństwa bycia indywidualnością. Właśnie, to się wiąże z powiedzeniem profesora Dobrzańskiego, profesorem z lat 20, że jesteśmy równi, ale nie identyczni. No właśnie na tym polega ta równość. I pani, i ja mamy tę samą ilość genów na dane zjawisko, na daną cechę, ale mamy inną wartość genotypową tych genów. W związku z tym to nam determinuje pewne prawdopodobieństwo możliwości zdarzeń. Jak wybierzemy z tego prawdopodobieństwa i w jaki sposób wybierzemy, jaka to będzie wartość fenotypowa, to zależy od środowiska. Dziękuję panu bardzo. Bardzo proszę.